Okej. Okay. Witajcie przyjaciele. Jesteśmy tutaj. Chcemy do Was powiedzieć parę słów. Jesteśmy ewangelistami. Jesteśmy z Kościoła Mocy. I chcemy Wam powiedzieć, że absolutnie nie będziemy głosić online. Tylko w tym momencie to jest ten moment, kiedy Kościół powstaje i głosi słowa życia. Gdyby w tym kraju zabronili kłaść ręce na chorych i ich uzdrawiać, to czy zgodzilibyście się z tym i nie uzdrawialibyście? Zadajcie sobie to pytanie. My uzdrawiamy w czas i nie w czas. Gdyby w tym kraju zabronili głosić Ewangelię na ulicach i wszędzie tam, gdzie jesteście, gdyby zabronili, to czy nie głosilibyście? Zadajcie sobie to pytanie. My głosimy. Gdyby w tym kraju zabronili spotykać się w dużych grupach i uwielbiać Boga, to czy nie uwielbialibyście Boga? Zadajcie sobie to pytanie, bo właśnie tego zabronili. Ale my uwielbiamy Boga, bo ważniejsze jest słuchać Boga, a nie ludzi. Amen. Nina. Uważamy, że zbliża się czas Wielkiego Żniwa. I ci, którzy teraz wychodzą na ulicę, ci, którzy kładą swoje życie, będą uczestniczyć w tym, co będzie później. To nie jest jakiś czas wielkiej próby teraz. Tu okazuje się wytrwałość świętych. Przyjacielu, jest czas, gdzie wszystko się zatrzymało, ale chcemy Ci powiedzieć i przekazać, że my się nie zatrzymujemy. Dlaczego? Bo poznaliśmy osobę, poznaliśmy Boga, który dał nam życie i wlał w nas Ducha Świętego. Przyjęliśmy pełną prawdę. I teraz, gdy to wszystko, co się dzieje, gdy to wszystko się zatrzymało, my wychodzimy i głosimy pełną Ewangelię. Głosimy im Chrystusa, który zmartwychwstał. Chrystusa, który żyje w nas. I nic nas nie zatrzyma. Dlaczego? Bo 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął wszystko na siebie. I my w to wierzymy. My to przyjęli i tym żyjemy i tym się dzielimy. Amen. Kochani, wiecie, że cały świat oczekuje objawienia się Synów Bożych. I to jest właśnie ten moment, żeby wyjść na ulicę, żeby pokazać, że Ty jesteś osobą wierzącą. Żebyś Ty zaświadczył teraz swoim życiem. Bo to jest ten moment, kiedy całe stworzenie czeka, aż Mu się objawisz. Dlatego my nie siedzimy w domach, tylko wychodzimy i będziemy odważnie głosić i odważnie mówić o tym, co uczynił dla nas Jezus. Teraz jest czas, żeby prawdziwie świecić. Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w to, że teraz jest czas objawienia się Synów Bożych. I odrzucamy całkowicie religijne teksty w stylu bądźcie poddani władzy. Przyjacielu, to jest religia. I my teraz jesteśmy tutaj po to, aby ogłosić Wam pełną Ewangelię. W dogodny czas i nie w dogodny. Tak samo będziemy głosić, jak głosi się w Chinach, gdzie Chińczycy są tłamszeni przez władzę. My nie będziemy ludźmi, którzy odwrócą się od Ewangelii. Będziemy głosić Słowo w odwadze. My nie jesteśmy z ludźmi, którzy się poddajemy i wpływamy pod zasady tego świata i będziemy w każdym miejscu Warszawy i w każdym miejscu w Polsce, ponieważ to jest teraz misja dla nas, aby odważnie głosić Ewangelię, uzdrawiać i uwalniać ludzi. Jezus jest moją pasją. Nigdy nie przestanę głosić Ewangelii, ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto w nią wierzy. Będę uzdrawiać i będę uwalniać, bo tak robiłby Chrystus. Nie zamykamy się, ale wychodzimy do ludzi i dajemy nadzieję, dajemy wiarę, która jest Chrystus. Kochany, jeżeli tego słuchasz, to wiedz, że przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże. Kościół Mocy był online, zanim stało się to modne. Druga sprawa. Teraz otwarte są rzeczy, które są najbardziej potrzebne do życia. Kościół, wspólnota ludzi wierzących, czyli tacy, którzy mają pewność, że Jezus załatwił sprawę na krzyżu. Rozprawił się również z koronawirusem prawie 2000 lat temu. A zatem
To miejsce jest również otwarte dla Ciebie. Jest odpowiedzią na głód, który pojawia się w Twoim sercu, który być może się potęguje. Nie zatrzymuj tego. Szukaj dalej, a znajdziesz. Amen. Słuchajcie, kochani, jeżeli czujecie pasję dla Ewangelii, jeżeli dzieje apostolskie Was inspirują, to skontaktuj się z nami. Wyjdziemy razem na ulicę. To jest ten czas. Będziemy uzdrawiać chorych, będziemy głosić prawdę. Nigdy się nie wycofamy. Zapraszamy Was do kontaktu. Kościół mocy. Amen. 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 Amen.